Siemano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla was, widzowie. Dzisiaj zaczynamy inaczej, ponieważ tak jak widzicie po miniaturce i tytule, bitwy z Tuszolem. Wczoraj grałem bitwy z Tuszolem, on miał streamka, ja po prostu robiłem sobie bitwy za grube pieniążki, no bo tak jak możecie spojrzeć, mam 81 koła i wracamy do gry, widzowie, wracamy do gry. No wczoraj graliśmy sobie z Tuszyńskim, tak? Graliśmy sobie z Tuszolem. Przepraszam, że po nazwisku powiedziałem, nie wiem czemu, ale po prostu z Łukaszem, tak? Pierwsza bitwa, 15 tysięcy złotych. Jak coś, na odcinku może być, że bitwy z Tuszolem o 100 tysięcy złotych. Dlaczego? Już wam mówię, ponieważ w jednej takiej bitwie już jest ponad 45 koła, a tych bitew z Tuszolem zagrałem więcej. O, trochę też mnie tutaj poniosło, ale tutaj mamy bitwę z Tuszolem za 15 koła, tutaj mamy za 15 i tutaj sami zobaczcie, dwie bitwy z Tuszolem za 15 taka przegrane. Ale chcę wam pokazać tą jedną wygraną za 10 koła i zobaczcie, 10 koła zgarnięte, 41 tysięcy. No troszkę mi się udało okraść Tuszola, wiecie? Troszkę mi się Tuszola udało okraść, więc bardzo fajnie. Na my dzisiaj, mając 80 koła, no powiem tak, na pewno nie będziemy tutaj się oszczędzać. I zaczynamy od widzowie skrzyneczki Hole. 3 skrzynki na start, 9 koła. Lecimy po stówkę dzisiaj. Mam nadzieję, że się uda. 81 koła. No i co? Zaczynamy. Okej, no tu jest fatalnie, ponieważ... dobra, no jeszcze 3, no nie może tak dawać. Dawaj. Ojej. Dobra, wiecie co, widzowie? Tak nie może być. I zdecydowanie lepszymi skrzynkami dla mnie są skrzynki te, ponieważ jest tu dużo większy potencjał i dużo większa szansa na coś lepszego. No ale też niestety są gorsze itemki. Lecimy 3 razy Eagle. No nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, ale może tym razem... No powiem wam szczerze, że z 8 dych... No jest bardzo źle. Jest bardzo... Dobra, ostatnie 3 igle. Dawaj coś grubego, no! Ile te slingshoty? Nie wiem. O my g... Dobra, 2. Ja pierdzielę. No widzowie, początek jest fatalny. Fatalny. Dobra, wiecie co? Trzeba zrobić bitwę. No, tym razem chyba Tuszol nie wbije. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Wiecie co? Też właśnie zapomniałem. Wczoraj właśnie nagrałem sobie reakcję Tuszola na naszą bitwę. No troszkę mnie pojechał, zagroził mi. Dobra, spierdala jest Esteban, kurwa. Idź tam te kurwa filmy na YouTube'a rób. Chuju ty. Pijdzie mam twoje, przepraszam. No ale... Znaczy, nie wiem, czy to jest akurat nagrane, to co nagrałem, ale puszczę wam ten moment. Także co? My musimy zrobić bitwę, która nam odda, no bo nie może tak być. I dajmy 10 serpentów. 15 koła na dwóch graczy. Nie ma co. Jeśli to się nie uda, to będzie najgorzej i najszybsze... Uj, przepraszam. Najszybsze przegrane 40 koła w moim życiu, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Widzowie, subskrybujcie kanał, jak chcecie wygrywać skiny, oglądajcie do końca, no i dajcie jakiś fajny komentarz, jak chcecie więcej bitew z jakimiś popularnymi streamerami, youtuberami. No a my na razie tutaj od Arnolda dostajemy w pierdol. No i powiem wam szczerze, że to jest kolejna przegrana bitwa. No bo, no nie wiem, co bym tutaj musiał dropnąć.
minimum coś podobnego, albo Serpenta Factoryniu, albo Gold Arabeskę, albo Talona, nie tego Talona, ale dobra, no coś tam odrabiamy, no zobaczymy, zobaczymy, cały czas przegrywam, no ale widzicie, on takim czymś nawet cały czas się ode mnie odbija niestety. Albo Butterfly, daj Butterflya, będzie naprawdę w porządku. No i ostatnia skrzynka. Gold Arabeska, Butterfly Tiger Tooth, albo Pandory. Ja pierdzielę. I on go drop. Widzowie, no powiem tak. Dobrze, że ten Tuszol jest w tytule, bo jak tą bitwę przegramy... Chciałem po stówkę dzisiaj lecieć. Chciałem lecieć po stówkę. Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale zawsze poza streamem, poza odcinkiem zajebiście wygrywam te bitwy. Odpalam odcinek i jest lipa, ale zaczynamy wyśmienicie. Gold Arabeska za 9300. Pięknie, pięknie. Musimy to wygrać. O nie. O ja pierdolę. Dobra, pula jest niesamowita. Nie wierzę, no nie wierzę. Trzymajcie kciuki, widzowie. Muszę to wygrać. No nie. Przegrywam i to sporo. To nic nie daje. To jest cały czas porażka na moje konto. Daj coś. O mygy. Dawaj, proszę jeszcze jeden jakiś gruby itemek na odbitkę. Let's go, proszę Factoryniu. Let's go! Mamy to, widzowie, i to będzie odbitka. Nie mogę tego przegrać. Nie wierzę, że to przegram. No, żeby tu było 40 koła i będzie chociaż odbitka. Ostatnia, dobra, ostatnia. Serpent Factoryniu to jest najdroższy itemek w tej skrzynce. I poleciały nawet takie dwa. Dobra, szkoda, że na koniec nic nie podbiło, ale mamy 41 koła. No i zrobimy sobie jeszcze na sam koniec jedną bitwę. Trzy serpenty. Damy sobie Big Bolera, Meduzę, Igla i Olympusa na dwóch graczy. 15800. No i co, widzowie? Nawet jeśli przegramy tą bitwę, to mamy te 5 dyszek. No już myślałem, że skończę z 25, ale lecimy. Bot Crusher, niszczymy go. Proszę, tu są takie skrzynki z takim potencjałem. Trzymajcie kciuki, subujcie kanał z dzwoneczkiem, komentujcie. No i używajcie kodu Esteban, bo to jest naprawdę najważniejsze na G4, żeby używać mój kod, widzowie. Używajcie mój kod, no bo z moim kodem możecie mieć takie dropy, jakie ja mam. No niestety tutaj Serpent tym razem się nie popisał. Big Baller. Uwaga. Okej, okay, dobry drop z Big Ballera. Dla mnie i dla niego. Meduza oficjalna. Proszę. O Boże. O Boże, myślałem, że 10 koła ona będzie kosztowała. Dobra, ostatnia skrzynia. Proszę, Factoryniu Meduza za 25. Olympus. Let's go! Mamy to! Co to jest za pula? I mamy 100 koła! Z 25 już praktycznie mamy 100 koła, widzowie. No nie wiem, musicie zostawić łapę w górę. Ja nie wiedziałem, że Meduza Factoryniu leci. Nie wiedziałem tego. Sprzedajemy wszystko i uwaga, mamy 108 koła. Dzięki za oglądanie, dzięki Tuszol za podbitkę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.